Hej, siemaneczko, z tej strony Dino, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w finałowym odcinku z serii Być jak Horngacher. Jak widzicie, dzisiaj odcinek z kamerką, ponieważ finałowy, no to musi być jakiś tak wyjątkowy. Na ostatnie dwa konkursy przed końcem walczyć o kryształową kulę będą Kubacki, Ziobro, Stoch oraz Żyła, więc no na pewno Polak wygra ten Puchar Świata. Chyba że tutaj ta czwórka się nie zakwalifikuje raz do drugiej serii, a Kraft wygra konkurs, a później będzie słabo. Nie, Kraft musiał wygrać dwa konkursy, żeby móc jeszcze wygrać. Więc myślę, że tutaj jednak ta czwórka będzie walczyć o to, o to zwycięstwo w klasyfikacji końcowej. A dodatkowy smaczek temu finałowi dodaje to, że będziemy skakali na małej skocznie w Zakopanem i na dużej skocznie w Zakopanem. Na wielkiej krokwi i na małej krokwi i na wielkiej krokwi. No i co, nie przedłużając, przejdźmy do pierwszego konkursu. Okej, witam was z Zakopanem. Informacje o skoczni. Wielkość skoczni 94 metry, punkt K 85 metrów, wartość 1 metra, to są 2 punkty za metr. Kwalifikacje zacznie Bartomi Kusek. Dobra, Manuel Fettner prowadzi 90 metrów skoczu i mamy fatalne warunki na skoczni. Wiatr w plecy. Belka numer 8, wy tego nie widzicie, bo zakrywam tu swoją brzydką twarzą. Dobrze, słaby skok kota, 83,5 metra. Ale przynajmniej się nie przewrócił, nie? Chociaż dobra, nie krakajmy, bo zaraz pewnie znając mnie to ja upadnę albo coś. No, Kubacki podobnie, 81,5. No nie, no w takich warunkach się nie da odlecieć nawet. Nie żeby się dało odlecieć na takim małej skocznie, ale nie da się po prostu daleko skoczyć, tak? 85 metrów, teraz około Jana Ziobry, 86,5. Jest najlepszy z naszych. Ale to i tak jest za mało. Okej, Stoch chyba będzie lepszy od Ziobry, tak jest. 88 około. 88,5 jest szósty. No i teraz Piotr Żyła, który kończy kwalifikację. No i on ma największe szanse, jakby nie patrzeć, na zwycięstwo w klasyfikacji końcowej. Chociaż wszyscy tam mają praktycznie prawie że równe, tak? No bo te różnice punktowe są minimalne. Dobra, zaczynamy konkurs. Nie zwróciłem nawet uwagi, kto wygrał kwalifikację. Aziz Emenić prowadzi 90 metrów, skoczył Słoweniec. No i czy Maciek Kot go pokona? Zobaczmy. On jako jedyny z naszych w tym sezonie jeszcze zwycięstwa nie odniósł. Mówię jeszcze, bo jednak może jeszcze w dzisiejszym odcinku coś pokaże. Na pewno raczej nie teraz, ponieważ dopiero 13 miejsce egzekwo z Janem Maturą i strata 16, dokładnie 15,5 punkta do Semenicza. Teraz Kubacki. No i on teraz będzie musiał bardzo dobrze skoczyć, żeby móc po... No i niestety Kubacki wypada z rywalizacji. Za mocno szarpnąłem i za mocno poszarpał nartami tutaj, prawda, w powietrzu Dawid, no i w efekcie dopiero 46 miejsce, czyli musieliby teraz wszyscy zepsuć skoki Ziobro, Stoch i Żyła, żeby Dawid miał jeszcze jakieś szanse na zwycięstwo w klasyfikacji końcowej. Teraz Ziobro chyba za wcześnie lądował. 14 miejsce. Oczywiście to wcześniejsze lądowanie, no to równa się z lepszymi nadami, ale no chyba jednak lepiej skoczyć troszkę dalej. Słabo Kamil. No i zobaczmy, Piotr Żyła, 92,5 metra, no czy to jest do zrobienia w tych warunkach? Nie mam pojęcia, no wydaje mi się, że nie. Chociaż zobaczmy, ładnie wyszedł z progu Piotrek, no nie, słabiutki skok. 88 metrów, 8 miejsce, więc najlepszy z naszych po pierwszej serii. Teraz Kamil Stoch. 18 po pierwszej rundzie. Teraz słabiutki skok, jeszcze gorszy niż w pierwszej serii, 4 miejsce. No i pytanie, czy poprawi tą pozycję, miejmy nadzieję, że tak. Teraz Maciej Kot, 16 po pierwszej serii. Słabo. Chociaż no nie, no lepiej niż Kamil, ale no jest pierwszy, 87,5 metra. I on utrzymał swoją pozycję, a może nawet ją poprawić. Zobaczmy, jak skoczy Jan Ziobro. Ziobro słabo i on też już chyba wypadnie z rywalizacją w kryształową kulę. 11 miejsce, dopiero już 16. 8 Stoch, drugi Kot, więc Kot już na pewno jest w pierwszej dziesiątce, bo teraz Piotr Żyła, który zajmował 8 lokatę po pierwszej serii. Nie wierzę. Co zrobił Piotr Żyła? Fatalne wybicie 64. Nie. Zepsułem to kompletnie.
Kot zajmuje 5 miejsce, ostatecznie wygrywa Semenić. 13 Stoch, 21 Ziobro i 29 Piotr Żyła, więc Stoch i Ziobro mają dalej duże i tak naprawdę w sumie Kubacki dalej ma też szansę na zwycięstwo przed ostatnim konkursem. No niesamowite, jak ja to mogę tak zepsuć? I Stoch jest liderem Paru Świata w tym momencie i przewaga zaledwie 5 punktów nad Piotrem Żyłą. Do Stocha Ziobro traci punktów 38, natomiast Kubacki traci do Stocha punktów równe 60. No jeszcze jest ten Kraft, który traci 85 punktów. No dobra, zobaczmy jak to się... To wszystko się rozstrzygnie teraz. Zapraszam Was na Wielką Krokwię w Zakopanem. Okej, witam Was na Wielkiej Krokwi. Informacje o skoczni. Oczywiście wielkość skoczni to 134 metry, punkt K 120 metrów, wartość 1 metra to jest 1,8 punkta za metr. Ostatnie kwalifikacje w tym sezonie zacznie Bartłomiej Kusek. No i zobaczmy. Okej, prowadzi na tą chwilę Denis Korniłow, 128,5 metra, więc jest nadzieja, że te warunki nie są wcale złe. No okej, są lepsze niż na małej skoczni w poprzednim konkursie, ale dalej nie są najlepsze. Wiatr w bok. Okej, Maciej Kot słabo wyszedł z progu i to jest krótki skok. Bardzo krótki skok, tylko 105 metrów. Teraz Kubacki. W ogóle piszcie, czy chcecie po zakończeniu tej serii jakiś puchar świata polityków czy coś. Czy chcecie w ogóle dalej DSJ na kanale, bo ja bym dalej chętnie to nagrywał. Teraz nie zyskał Kubackiego, są 23 metry około, są 24,5, 17 jest. Bo ja bym chętnie nagrywał tą grę dalej. Tylko zastanawiam się nad serią, czy puchar widzów, czy puchar świata polityków, tak jak ktoś proponował, czy w ogóle tam proponujcie co chcecie, nie? Jeśli macie coś, w ogóle piszcie co sądzicie, czy chcecie dalej DSJ. 125 metrów Ziobry, bo wiem, że niektórym się to nudno ogląda, no bo jednak tak skacze i ciągle mówię kto teraz po prostu, tak? Teraz akurat mówię o czym innym. Piotr Żyła słabo się wybił, jeszcze upadł. No nie zrobiło to na nim dobrze, nie zrobiło mu dobrze zajęcie 29 miejsca w poprzednim konkursie, to widać. Teraz Stoch pięknie wyszedł z progu, jest najlepszy z naszych, wcześniej lądował, tak mi się wydawało, 129 metrów, drugi. Serio, to jest mój rekord z Zakopanym. Drugie miejsce, najdłuższy skok w kwalifikacji, jak kwalifikację wygrał. Kto tam prowadził? Halo, zgubiłem się. Dobra, mało istotne, sprawdzę sobie przy montowaniu. Teraz Manuel Fettner prowadzi 129,5 metra, no i zaczynamy, zaczęliśmy ten ostatni konkurs sezonu. Maciej Kot. Okej, nie najgorzej leci Maciek, to jest bardzo ładny skok Macieja Kota. 129 metrów jest drugi i traci, aha, i traci 6,4 punkta, no fajnie. Już trzeci, wyprzedził go Preutz, który jest drugi. No i jak skoczy Dawid Kubacki, no musiałby dzisiaj wygrać, żeby móc się liczyć w walce o kryształową kulę. Zobaczmy, Dawid Kubacki bardzo ładnie leci, niezły skok, będzie gdzieś w pierwszej piątce. Trzeci jest, 128,5 metra. No więc jednak na tej skoczni, mimo że mi się w Zakopanem w tej grze dobrze wcale nie skacze, to jednak teraz nie idzie źle. Zobaczmy Ziobro ładnie. Jest jakieś to noszenie mimo wszystko. 125 metrów jest 14 dopiero niestety Janek. No i Piotr Żyła. Uwaga. Stracił przed ostatnim konkursem koszulkę lidera. Teraz skacze nie najgorzej. 126 metrów, szóste miejsce. No i lider Puaru Świata, Kamil Stoch. Chyba będzie najgorszy z naszych. To było złe wyjście z progu w wykonaniu Kamila. 25 miejsce, dopiero 120 metrów tylko. No i Piotr Żyła w tej chwili odrabia tą stratę. Kubacki to samo. No i zobaczmy, jak to się potoczy w drugiej serii. Zobaczmy. Simon Amann prowadzi. 125 metrów skoczył Szwajcar. No i czy Kamil Stoch będzie w stanie go pokonać? No Kamil potrzebuje tutaj dobrego skoku i taki jest ten skok, nawet jest bardzo, nie, no jest przyzwoity, 126,5 metra. Czwarte miejsce w tej chwili prowadzi Pascal Kaelin. I żeby go pokonać, Ziobro musi skoczyć 125,5 metra około. Po wyjście z progu coś podobnie jak Kamil w pierwszej serii. Słaby skok, 122,5 metra, czwarte miejsce przed Stochem mimo wszystko. Więc Ziobro już tą stratę odrabia.
Dziobro tą stratę odrobił. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, jeszcze jej nie odrobił oczywiście, ale teraz Piotr Żyła. Zobaczmy, no dziwnie wyszedł z progu Piotrek i Piotr Żyła raczej na pewno nie wygra Poru Świata, chociaż... Nie! Piotr Żyła ma w tej chwili największe szanse na zwycięstwo, tak mi się wydaje, ponieważ chyba już odrobił tą stratę do Kamila, tą pięciopunktową. Raczej na pewno. Bo jest piąty, a Kamil jest dziewiąty. Jernej Damian prowadzi, teraz Maciej Kot, a po nim Dawid Kubacki i wszystko się rozstrzygnie. Zobaczmy, Maciej Kot. Okej, nie najgorzej leci Maciej Kot. Niezły skok, będzie pierwszy. 102, jaj. 0,7 punkty zadecydowały, że Kot nie wygrał z Jernejem Damianem. No i Dawid Kubacki. Bardzo ważny skok w kontekście walki o kryształową kulę. Zobaczmy. Chyba spóźnił wyjście z progu Dawid Kubacki i oficjalnie już mogę potwierdzić, że Puchar Świata trafia do Piotra Żyły. Maciej Kot zajmuje drugie miejsce. Ostatni konkurs wygrywa Jernej Damian. Szóste miejsce Piotra Żyły. Ósme Jana Ziobry. Dziesiąte Kamila Stocha. 14 Kubackiego, więc Żyła, z tego co mi się wydaje, wydarł to zwycięstwo w ostatnim konkursie. Zobaczmy. Tak jest, Piotr Żyła wygrywa Puchar Świata o równe o równe 9 punktów. Wygrał z Kamilem Stochem. 888 punktów Jana Ziobry, 850 Dawida Kubackiego, który stracił czwarte miejsce na rzecz Stefana Krafta w tym ostatnim konkursie. Szósty Maciej Kot. Naprawdę fantastyczny sezon w wykonaniu naszych skoczków. Tutaj mamy jeszcze skoczków, którzy... Jest ktoś, kto nie punktował? Nie, wszyscy punktowali. Najgorzej Daniel Huber, 22 punkty. Zdobył tylko 22 punkty, zdobył Austriak. No i co? No to był ostatni konkurs tego sezonu. Piotr Żyła wygrywa. Wygrywa Puchar Świata. Wydziera to zwycięstwo Stochowi. Wygrywa kryształową kulę. Więc to by było na tyle z tej serii. Piszcie naprawdę, czy chcecie dalej tego DSJ-ta na kanale, bo ja bym chciał to dalej nagrywać, tylko po prostu chciałbym, żebyście wy też to oglądali, tak, żebyście komentowali, żebyście pisali, że chcecie jakieś puchary właśnie świata polityków, czy puchary widzów, bo ja jestem, otwarty na propozycje. Piszcie w komentarzach, na pewno uwzględnię coś, na pewno uwzględnię każdą propozycję, rozpatrzę każdą propozycję, no i co, to wszystko na dzisiaj. Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to naciśnijcie czerwony przycisk na dole. A żeby być na bieżąco z moimi materiałami, to naciśnijcie dzwoneczek. Więc to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!